W klasyfikacji medalowej na Olimpiadzie w Londynie dominują e, na pierwszych miejscach e, najbogatsze państwa świata. E, pierwsze dwie pozycje to pojedynek gospodarczych supermocarstw Chin i Stanów Zjednoczonych. O ile w Pekinie w 2008 roku Chinom udało się prześcignąć Amerykę pod względem ilości zdobytych złotych medali, to tym razem Stany wysunęły się na prowadzenie. E, choć od od, od ostatniej olimpiady doszło do poważnej eskalacji kryzysu, wielu zawirowań w światowej gospodarce. Jak bardzo e, ekonomia wpływa na e, medalowe sukcesy olimpijskie? Jest to jeden z czynników, gdyż kraje bogate, kraje duże zazwyczaj wystawiają duże ekipy, dobrze przygotowane, które mają większe szanse na zdobycie medali, ale kluczowy jest nadal czynnik ludzki. O czym świadczą na przykład cztery złote medale zdobyte przez Jamajkę.